Przejdziemy do spraw bieżących, pani Pan przypomniał mi, że trzeba o tym powiedzieć, że na wniosek pana właśnie Piotra Nowaka, na wniosek i w ogóle zrealizowana została taka, opracowana została taka ulotka o psich kupach, że twój pies, twoja kupa, żeby wszyscy sprzątali po tych swoich czworonogach, ponieważ mamy zanieczyszczoną dzielnicę. No i my zwróciliśmy się z takim apelem do ludzi. Szanowni Państwo, w trosce o czystość i piękno naszej dzielnicy pragniemy zwrócić Państwa uwagę na niebezpieczny problem związany z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Wokół naszych domów na pobliskich trawnikach zalegają odchody. Właśnie one są często przyczyną ciężkich chorób, jak ta dziewczyca toksokarolii. Coś takiego będzie, może tam puścić dalej. To jest nasz wrog. Ja apeluję do posiadaczy psów, aby sprzątali po swoich czworonożnych przyjaciołach. Wszyscy będziemy zdrowi, a Państwo będą mieli nie tylko radość z posiadania psa, lecz również poczucie dobrze spełnionego obowiązku wobec społeczeństwa. Wszyscy przecież chcemy, aby dzielnica 14 Czyżyny była czysta i by nie było w niej niepotrzebnego zagrożenia dla zdrowia. Żeby dzieci mogły przebiec po trawie bez narażenia się na trudne punkty, które trafią potem do ich domu. Wspólnie zadbajmy o estetykę naszej dzielnicy i nasze zdrowie. Warto pamiętać, możesz do tego użyć specjalnego zestawu higienicznego lub zwykłej foliowej torebki. Zwrócić uwagę osobom, które psy przebywają tam, gdzie nie pomogły, w piaskownicach i na placach zabaw. Psie nieczystości można wyrzucić także w zwykłym otworze na śmieci. Albo przez okno. Twój pies sam po sobie nie musi sprzątać. Bądź za niego odpowiedzialny. Nie psuj sam sobie spaceru, deptując psią kupę. Sprzątanie po swoim psie powinno być naturalnym odruchem. Dziękuję bardzo. Więc to by chodziło o to, proszę Państwa, żeby te ulotki rozdać mieszkańcom, no, każdy w swoim okręgu wyborczym. Chcemy taką akcję przeprowadzić, bo nikt za nas tego nie zrobi. Proszę Państwa, ja chcę podkreślić, że to jest recepta inicjatywa, bo faktycznie trzeba podnosić świadomość mieszkańców w tym zakresie, trzeba ich edukować, bo innej drogi nie ma tak naprawdę. Dlatego chcę bardzo serdecznie podziękować panu Piotrowi Nowakowi za to, że wyszedł z taką inicjatywą i opracował ten materiał przy pomocy pana Marka Ziemiańskiego, pani Zosi. I myślę, że pan Łukasz jeszcze coś tam poprawi i będzie wszystko ok. Dziękuję. Pan Marek Sadowski, potem pan... Ja w sprawie tej kupy. Jest to cenne, ale z drugiej strony, aby kogoś karać, to trzeba mu stworzyć warunki. Po pierwsze koszy nie ma. Po pierwsze nie ma firmy, która by zajmowała się wywożeniem tym. Ludzie zbierają, rzucają do normalnych koszy. Jest ale to, można. Ale można. Tylko jak ty mówisz, to ci nie przeszkadzają. No tak jest, ale to, o którym nie wiem. Ale mogę ci powiedzieć? Niestety nie skończyłem jeszcze, nie? Nauczmy się jednego, panowie radni i panie radne, że jak jeden mówi, to resztę słucha. Jak wy mówicie, to ja wam nie przeszkadzam. Na tyle jestem inteligentny. Ale jeżeli... Pani Zosiu, Także to trzeba pierw koszy i zanalizować je wtedy, żeby była wyrzutka, bo każdy sobie na swój strój bierze i wyrzuca, albo nie wyrzuca. I taka jest prawda. Trzeba uświadomić społeczeństwo, a potem dopiero karać. Niestety. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To jest prawda, że te działania muszą iść dwutorowo. Niezwykle ten mała. Pan Witold Dykielski, potem pani Zofia Jankowska. Proszę. Znaczy, ja chciałem po prostu, przede wszystkim, pan radny Sadowski dokładnie wyjął mi z ust. Bez prostu. Wszystko.
wszystko to, co chciałem powiedzieć. Tak naprawdę, najpierw robienie akcji o tym, że trzeba sprzątać, że nikt nie powinien wrzucać papierka, a kupy trzeba sprzątać. Proszę Państwa, no oczywiście tak, no ale wychodzi potem taki człowiek na spacer, no i co on ma zrobić z tą kupą? No po prostu, no. Wziąć do woreczka i wrzucić do śmietnika. Do byle jakiego śmietnika. Oczywiście, że nie ma racji, proszę Państwa. No właśnie chyba nie tak. Ale takie są przepisy. Jak nie ma zwykłego śmietnika, to bierze do duszy. Znaczy, po prostu, no, najpierw stwórzmy warunki do tego, żeby ludzie mieli gdzie wyrzucać kupę, a dopiero później im o nich opowiadajmy. Dziękuję bardzo, Panie Witoldzie. Pan Maciej Kotara, potem Pani Zofia Rzekowska. Ja myślę tak, żeby tych ludzi nie za bardzo rozpieszczać i niekoniecznie im dawać te zestawy higieniczne, przecież każdy sobie może wziąć woreczek śniadaniowy, normalny. A potem dziecko do szkoły! Problem głodu z rozwiązaniem. Dzielnicy. Drodzy Państwo, zachowajmy to tak. Pan Maciej Kotar. Służba zdrowia. Zupełnie z innej beczki. Pozwolę sobie przeczytać Państwu naprawdę dwa króciutkie artykuły z jeden z Gazety Wyborczej, drugi opublikowany był bodajże w Dzienniku. To króciutko, bardzo proszę o chwilę skupienia. Trzy zespoły krakowskiego pogotowia ratunkowego uratowały w środę nad ranem pięcioosobową rodzinę, która uległa zaczadzeniu. Przed godziną drugą nad ranem dyspozytorzy otrzymali wezwanie na ulicę Szparagową w Krakowie. Objawy zgłaszane przez pacjenta nasuwały podejrzenie zatrucia tlenkiem węgla. Na miejsce pojechały trzy zespoły, łącznie 9 ratowników krakowskiego pogotowia ratunkowego. Na szczęście całą rodzinę, rodziców i trójkę dzieci udało się uratować. Wszyscy przytomni, w dobrym stanie, zostali odwiezieni do szpitala. To jest jeden artykuł, a drugi sprzed bodajże 2 miesięcy. Zespół karetki z krakowskiego pogotowia ratunkowego został wyróżniony w plebiscycie Miłosierny Samarytanin roku 2012. Ratownicy uratowali życie zatrutej tlenkiem węgla rodzinie z Krakowa. Udzielili pomocy nie tylko ludziom, lecz także domowym zwierzętom. W grudniu ubiegłego roku krakowskie pogotowie ratunkowe zostało wezwane do nieprzytomnego mężczyzny. Wkrótce przytomność zaczęła tracić również jego żona. W domu była jeszcze trójka dzieci oraz pies i szczur. Podejrzewając zatrucie tlenkiem węgla, ratownicy otworzyli szeroko drzwi balkonowe, wynieśli nieprzytomnego mężczyznę, wyprowadzili całą rodzinę i zaczęli udzielać pomocy poszkodowanym. Wezwali jeszcze dwie karetki. Gdy cała rodzina razem z psem była już gotowa do transportu, przypomniano sobie, że w mieszkaniu, gdzie nadal utrzymywało się niebezpieczne stężenie tlenku węgla, pozostawał ulubieniec rodziny, szczur Lola. Ratownicy zdecydowali, że nie można zwierzęcia pozostawić w sytuacji zagrożenia życia i zabrali szczura do karetki. Relacjonuje rzecznik itd. Szanowni Państwo, gdyby nie Państwa decyzja o zakupie czujników tlenku, myślę, że te artykuły mogłyby być inaczej, znaczy mogłyby się nie ukazać, a informacje o tych rodzinach byłyby w kronice, znaczy w rubryce z nekrologami. Także w imieniu ratowników krakowskiego pogotowia ratunkowego jeszcze raz dziękuję za wsparcie i liczę na pomoc w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja jeszcze chciałbym wrócić do tej akcji, którą chciałbym zorganizować. Proszę bardzo wszystkich radnych, a jak się ukażą takie ulotki, żeby każdy wziął, nie wiem, rzucił do skrzynki, nawet każdego. Pan Witek może być przeciwny temu, ale nawet wchodzisz do klatki, wrzucasz do sąsiadów i będzie super. No. Panie tutaj, które pracują w szkołach, mogą zawsze taki plakat wywiesić na szkole i zawsze to... Wszystko, cała nauka idzie od dzieci, drodzy Państwo. Oczywiście, a że są problemy z koszami, no to będą problemy z koszami. No niestety nie oszukujmy się. Ja tak samo również przez 2 lata nie mogę się doprosić koszy na śmieci, nie koszy na śmieci, tylko na psie odpady, na swój teren również, tak? No.
Ja nie wiem, jak będzie to traktowane, jak będzie segregacja tych odpadów, tak? Czy na przykład mieszkańcy moi, nie wiem, będą chcieli segregować odpady, co będą z tymi kupami robić, gdzie będą to wrzucać? Do komunalnych. Bo też, też tak może być. Do komunalnych. A druga rzecz, jaką bym jeszcze chciał poruszyć, mam prośbę do zarządu, wróciło ciepło i mamy dla Wora Kumorowskiego znów wyścigi. Jakbyśmy mogli wystosować jakieś pismo, dobrze? I dalej... Motocyklistów, tak jest. I dalej coś jeszcze mam do powiedzenia. Dalej się staramy o te ekrany akustyczne. Wiem, że przystąpiono do aktualizacji mapy akustycznej do programu ochrony środowiska przed hałasem, który musi być aktualizowany co 5 lat. I wiem, że w tym roku ten program chyba jest do czerwca. Żeby zarząd również wystosował jakieś pismo Cieszowskiego. Tylko tyle, dziękuję. Pani Ania Brzyniak, potem pani Kozakiewski, potem pani Halina Szymon. Pani Ania, proszę państwa, no ja oczywiście w sprawie ogrodu pozwoliłam sobie przesłać harmonogram prac na mail czerwiec. To jest oczywiście dla państwa niezobowiązujące, tylko jeżeli ktoś wyrazi ochotę, to jak najbardziej zapraszam. Kwestia jest tylko taka, że chcieliśmy zawiadomić, no, że te prace są dość intensywne, to mają często, żebyście państwo wiedzieli, bo to się państwu należy. I mam taką prośbę, ponieważ no, nie mam dzielnicy tych peleryn, które kiedyś parę lat temu były, one były granatowe te peleryny, niektórzy lat mają. Jeżeli państwo macie te peleryny, to chciałabym, mogą wrócić do dzielnicy jako podpisane. Jak państwo będziecie po prostu gdzieś przy okazji, żeby podpisać swoje peleryny, później oddamy, no bo my jako organizatorzy musimy być przygotowani na każdą ewentualność. Na przykład są takie terminy jak 18 maja, gdzie nasadzamy nowe rośliny i absolutnie musimy mieć konsens. 14 osób musi być zgłoszonych na pewno, bo reszta to są osoby, które mogą dochodzić i pracować w innych rejonach ogrodu. Natomiast 18 maja i 25 maja mamy zaplanowane sadzenie nowych roślin. W innych terminach cały czas przygotowujemy rabaty i pod nowe nasadzenia i również będziemy porządkować, ogradzać te rabaty. To tyle. No to bardzo no, wszystkich państwa zapraszam. Proszę tego nie traktować jako wstawiennictwo, że państwo absolutnie nie był taki zamiar, tylko chodzi o to, żebyście państwo wiedzieli, co się dzieje w tym rejonie. Dziękuję bardzo pani Aniu, pan Witold Dekielski. Ja mam taką prośbę do zarządu, żeby tutaj na ulicy Włodarczykowi zostały postawione drogi zwalniające, żeby zostały także postawione znaki informujące o tych drogach i po prostu tych znaków ostrzegawczych nie ma. Ale jadąc od strony, dzisiaj kiedy jechałem na sesję, ulicą Włodarczyka od strony dywizjoną przestępczą i na wysokości tych drogów nie zauważyłem żadnego znaku, który by uprzedzał tych znaków. Ja się odniosę do tego, nie ma takiego obowiązku, dlatego że w całym tutaj, we wszystkich drogach dojazdowych jest ograniczenie prędkości do 30 na godzinę, a jeżeli tak jest, to powiedzmy tak na tempo 30, nie ma obowiązku znakowania progów. Mi się wydaje, że nie ma obowiązku znakowania progu w miejscu, gdzie jest znak strefa zamieszkania, a nie strefa 30. Strefa zamieszkania. To co mówię, jest sprawdzone. Okej. Pani Kalina Krzynowa. Ja mam jeszcze dalej prośbę. Uśmiecham się do zarządu i też samo do rady. Dalej w sprawie mojego ogródka jordanowskiego, który jest piękny od pani Zosi, ale u mnie niestety jest ze śmietnikiem. I bardzo proszę, ja zwróciłam się do wspólnoty 45 z prośbą o wystosowanie pisma do ZUS-u, bo takie jest pismo właśnie potrzebowali, żeby o użyczeniu gruntu. Pany, nie wiem jak się nazywają, tam przedstawiciel wspólnoty powiedział, że napisze. Ja jeszcze poprosiłam też tam o tamty, żeby zmobilizować tego pana, żeby on napisał to pismo. Powiedział, że nie ma sprawy. Poprosiłam, że tam kilka osób z Grodu Przewodniczących, ponieważ oni są jakby do tego śmietnika przypisani, te dwa różne bezpieczniki. Jest to jeden teren, to znaczy określiliśmy
gdzie by mógł być postawiony ten nowy świetnik. No ale na tym na razie... Jest ważne, że synoda musi teraz wystosować pismo do Wydziału Skarbu. Tak, i też szczerze mówiąc, te śmietniki dotyczy, bo oni mają śmietnik zaraz po drugiej stronie i oni sobie sami będą remontować. Natomiast tamten jest właśnie, jak mówię, przypisany do dwóch lat w roku 45. Ja jeszcze w takim razie, jak się zadzwonię do tego. Tak, ja mam tam sama, mam inny doktor dla nich. I co, i będę mogła liczyć na to, że będzie jasny tam. Panie Boże, to będzie. Ja to nie popieram. Proszę bardzo, cieszę. Jeszcze pan Marek Sadowski. Ja mam problem z tego zarządu i do całej rady, żeby zlikwidować. Było raz już tam podpalone między blokiem 43A a gazownią z powrotem. Nie wiem, kto taki mądry jest, czy czytać nie umie. Jest druga strefa zagrożenia wybuchu gazowego i dalej są postawione na odpady, na segregację. Odpali ktoś i kiedyś dojdzie do tragedii. To tragedii niestety, bo to... Czyli żeby zmienić lokalizację z tym... Nie, nie, to... Ale to już było wpisane, że nie jakiś drugi z powrotem to przywiózł, a przewieziony był na drugą stronę. Nie wiem, czy ci urzędnicy w ogóle się znają, czy nie, czy nie. I druga sprawa, poruszyłem tego ogródka Jordanowskiego Nieszczęsnego, remont tych dwóch zjeżdżalni. Idę dzisiaj, a tych zjeżdżalni w ogóle nie ma. Nie ma, no poważnie. No nie, wynieśli na wodę. Ale który? Z blokiem 52, 53 na dywizjonu 303. To co? Myśmy pisali, to podzielimy. Tak, ale mówię, że trzeba by rozeznać, bo ja nie wiem. Ale dlaczego, że przyjemni i naprawiają? Nie napisali. Ja nie wiem, ja pytam. No to właśnie, dlatego chciałbym zapytać. Wystąpiliśmy do Czechy, dostaniemy pewnie informacje. Ja może oni ich zdemontowali, ale wiem, że na dzień dzisiejszy ich nie ma. Chodzę i sprawdzę. Od razu tutaj na ten temat, żeby była sytuacja jasna, że spółdzielnia mieszkania ma też w tej chwili tam podjęta jest uchwała na temat właśnie remontu tych ogródków. Oczywiście spółdzielnia nie ma aż tak dużo tych ogródków wyposażone, ale właśnie też stawia tam wniosek na to, żeby to co jest, to albo zlikwidować, albo naprawić. No tutaj najlepiej byłoby oczywiście zlikwidować, kiedy nie ma kosztów, nie ma problemu, ale to nie na tym rzecz polega. I tam część tych ogródków, które są własnością spółdzielni, będą w tym roku naprawiane. Dziękuję bardzo Panie Budanie. Proszę Państwa, ja jeszcze apeluję do Państwa na to, żeby wpisywać się na listę w dniu magistratu. Ja pozwolę sobie odpisać, przeczytać, kto się na razie wpisał. I bardzo proszę o to, żeby ci, którzy nie zostają czytani, żeby się dopisali, jeżeli oczywiście są takie możliwości. To wpisała się Pani Halina Krzyżowiak, Pani Regina Zadewica, Pani Bożena Stanek, Pani Anna Brudniak, Pani Anna Małysa, Pan Wojciech Krzysztof, Pani Zofia Zielkowska, Pan Łukasz Cieślik, Pan Bogdan Kuba, Pan Michał Franczyk, Pan Wiktor Nykielski. Wiem, że jeszcze Pani Weronika sprawdzi, czy jest możliwość na jakieś sprawy. Bardzo proszę, żeby, jeżeli jest możliwość, oczywiście rozumiem, czasami są jakieś sytuacje losowe, zdrowotne i tak dalej, jeżeli możecie, to bardzo gorąco zapraszam do tego, żeby się ja nie jestem, ja zawożę rzeczy. Pani jest z Panem Łukaszem Cieślikiem. W godzinach nie jestem. Z Łukaszem Cieślikiem. Jestem. Dobrze Pani trafiła. Pan Marek Sadowski, jeszcze Pan Łukasz. Jeszcze ten nieszczęsny rybik dla psów. A czy my coś powinniśmy przygotować? Kolega Marek Zieliński pisze, żeby pilotować, to więc pilotuję. Byłem z panią po poniedziałek na tym wybiegu psim. Było tam 8 psów, 5 osób,
stali na, tam, na tym małym trawniczku, zeszłem do nich i mówią, że dziwią się tym, co to projektowali, co robili. Zaczynamy od dupy strony. Założyliśmy bawki, założyliśmy mieci, a teraz jeżdżą kopią, a jest to normalnie wysypisko, jak teraz jak śmieci. Kamienie, no głazy. Przejście do normalnie. Kto to w ogóle realizuje? Kto to ma pilotować? Na czym to ma polegać? To jest miejsce inwestycyjne. Marek mi dzwoni, mam SMS-y, pilotuj, Marek, to z tego pilotowania. Ja nie wiem, kogo mam pilotować. Nie, o to chodzi. Maszynę, ja dzwonię tam dyrektorowi nadzoru budowlanego, z którym ustalam wszystkie rzeczy. On mi mówi, że tak, że ekipa dzisiaj wchodzi. No to dobrze, to ja w takim razie poproszę jakiegoś radnego, żeby tam monitorował. Potem z panem inspektorem rozmawiam, no niestety nie zdążyli, albo coś tam takiego. Dzisiaj z nim rozmawiałem, powiedział mi, że dzisiaj będą rekultywowali teren i tam poprawiali. Nie. Że poprawiali będą ogrodzenie tak, żeby psy nie były w stanie uciec pod ogrodzenie, te mniejsze psy. W Zikicie jest restrukturyzacja. Powiem szczerze, że ciężko mi jest się tam dogadać, jak się dogadujemy. Co do poprawek, jeśli chodzi o ogrodzenie. Pan obiecał, że ogrodzenie zostanie przesunięte tak, żeby miało się obejść na wsi wybieg około. Przy realizacji drugiej części, czyli ta druga część od 120 strony południowej będzie dla mniejszych szydów, tak on to określił. Dziękuję bardzo. Panie puszczam. Ja mam taką kłopotę, ale... Proszę bardzo. Pani Ania, proszę. Znaczy tak, proszę Państwa, no, na przykład jeśli chodzi o wydatkowanie na ogród, to już przez to, że nie ma tam przejazdu właściwego, to już 50 więcej zapłaciłam, bo nam nie chciał jak z taksówką bagażową, bo się bał, że ugrzęźnie, więc trzeba po prostu, jeżeli Pan Marek to proceduje, trzeba po prostu bardzo zwracać uwagę na to, żeby jednak zrobić tą drogę utwardzoną do jazdu, ponieważ niech się coś stanie i pogotowie nie dojedzie na czas, będziemy obciążeni we własnym sumieniu. Także tego nie można, to jest priorytet. I tutaj właśnie, gdzie ta brama była już przerabiana, tam są takie głazy wielkie, że to trzeba ciężkim sprzętem albo na pewno koparą trzeba to wyciągnąć. Ponieważ sama droga dojazdowa będzie tam kosztowała chyba dużo pieniędzy, ponieważ faktycznie trzeba zrobić ją sensownie, żeby ona się nie chwiała, nie chypotała i trzeba po prostu to dozorować. Ja na przykład dość często tam jestem, więc mogę się tego też przy okazji ogrodu podjąć, żeby spłacać dług, że tyle Państwo zgadzacie się, żeby dokładać do ogrodu. Ale i mogę z racji tego to zrobić, ale proszę Państwa, ta droga to jest absolutnie priorytet, bo sprawie nie da się dojechać do szkoły, bo ja nawet patrzyłam, jest tam boczny, gdzie pogotowie mogłoby się wcisnąć, ale no te słupki tam są postawione i one nie są składane, tylko są zamocowane, więc nie da się dojechać w tej chwili bezpiecznie do szkoły, żeby natychmiast jakakolwiek służba dojechałaby skolizyjnie, bo w ramach, to jest podstawa, tego najwięcej trzeba pilnować. Bo to, że się wybierze tam te głazy, te po prostu no mnóstwo tam płytek ceramicznych jest, przecież pies się może skaleczyć i będziemy mieć problemów pełno. To jest naprawdę istotna sprawa. Dziękuję bardzo, Pani Aniu. Ja tylko mam jedno słowo w sprawie otwarty dni magistratu. Ja dzień wcześniej, chcę się wytłumaczyć, dzień wcześniej będę Panu Markowi pomagał w przełożeniu jakichś tam różnych rzeczy. A w niedzielę się może pokaże na jakiś tam czas, ale nie będę się zapisywał. Pan Marek jest pisany na listę? Nie. Pan Marek musi być jeden z tych. Na kosze, że będą rozmieszczane kosze po drugie, na terenach drugiego punktu. Jak dotąd ja nie widziałam jednego. Ja mam przykład na własnym, jak idę w domu, coś mam w ręku, to ja nie mam gdzie dzwonić. Jakiś śmierć, to się ma świeżyć. Normalne kosze, to jest to, co 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 jest to
Dobrze, dziękuję bardzo. Praktycznie chcemy czystości, chcemy przestrzegać, a właściwie nie mamy proszę, dlatego chciałem poprosić naszego gościa radnego Gminy Cieszyn, pana Łukasza Bantuka. Witam bardzo serdecznie. Pan Łukasz chciał przedstawić, chciał powiedzieć o swojej inicjatywie powołania Stowarzyszenia Krakowskich Radnych Dzielnicowych, także oddaję panie Łukaszu panu. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim chciałem podziękować panu za możliwość przedstawienia tego pomysłu. No i państwu chciałem podziękować za tą krótką, 3-minutową wypowiedź, którą będę teraz przekażę. Puściłem tutaj kartkę z informacją. Mam nadzieję, że dotarła do wszystkich państwa. Jeżeli nie, tutaj są jeszcze kopie zapasowe. To już nie jest moja inicjatywa, to już jest taka wspólna inicjatywa. W momencie mamy już 11 radnych, którzy popierają tę inicjatywę z różnych dzielnic. O co chodzi? Głos radnych dzielnicowych w Krakowie jest słabo słyszalny. Jesteśmy tylko jednostką pomocniczą i czasami się nas traktuje nieodpowiednio. Ta stowarzyszenie ma być takim silnym głosem wszystkich radnych dzielnicowych ze wszystkich dzielnic bez względu na przynależność partyjną. Czy to ktoś jest z określonej partii, czy jest bezpartyjny, będzie miał dokładnie takie same prawa. Ta inicjatywa nie jest w opozycji do konwentu przewodniczących, czyli do instytucji zbierającej przewodniczących wszystkich dzielnic. Wręcz przeciwnie, mamy zamiar współpracować z przewodniczącymi dzielnic. Ma to być głos po prostu nieco szerszy niż tylko 18 osób. Każdy członek tego stowarzyszenia, do tego stowarzyszenia mogą należeć tylko radni dzielnicowi, nie będący jednocześnie radnymi miasta Krakowa. Dlaczego? No nie jest to atak dla radnych miasta Krakowa. Mamy 7 radnych miasta Krakowa, którzy są jednocześnie radnymi dzielnicowymi, ale może zachodzić konflikt interesów, kiedy stanowisko rady dzielnicy może być odmienne w stosunku do stanowiska rady miasta Krakowa. Tutaj przykłady mogą być sołectwa. Rada miasta Krakowa promuje mocno pomysł sołectw. Rozmów z radnymi, to jest oczywiście bardzo subiektywne odczucie, zdecydowana większość radnych dzielnicowych jest przeciwna temu pomysłowi. No i drugi powód, również każdy z tych radnych, którzy będzie należał do stowarzyszenia, jest równy. Bez względu na funkcję sprawowaną w Radzie, czy jest przewodniczącym, zwykłym członkiem zarządu, wszyscy mają takie same prawa. Żeby wszyscy byli równi, dlatego też musieliśmy wykluczyć Rady Miasta Krakowa. Żeby zapewnić pełną równość wszystkich radnych, zostaną w statucie wprowadzone dwie fundamentalne zasady. Po pierwsze, wszystkie decyzje są podejmowane kolegialnie. Czyli będzie jakiś wyłoniony zarząd, ale zarząd nie będzie miał funkcji innych niż tylko funkcje reprezentacyjne, funkcje administracyjne. Jakiekolwiek uchwały będą podejmowane przez to stowarzyszenie, będą w drodze głosowania wszystkich radnych. Czyli tak jak mniej więcej wyglądają sesje Rady Dzielnicy, raz w miesiącu będziemy się spotykać, dyskutować, rozmawiać. Później będzie głosowanie, które jego efektem będzie uchwała. I druga rzecz, wszystkie głosowania będą tajne. To jest ma na celu troszeczkę oddalić to stowarzyszenie od bieżącej polityki. Żeby nie było później pretensji, że na przykład na tym stowarzyszeniu taki radny zagłosował w ten sposób. Więc wszystkie głosy będą tajne, tak naprawdę tajne, że tak powiem, czyli bez jakiegoś tam podglądania, sprawdzania jak ktoś głosował. Dwa tematy, które zostały zaproponowane na najbliższe spotkanie, to jeszcze nie jest ustalone, bo na razie szukamy 15 radnych, mamy 11, zresztą są dwóch radnych z tej dzielnicy się już zapisało, to jest ustalone, bo trzeci radny się już jest chętny, więc już mamy w sumie 12 osób. Dwa tematy. Pierwszy temat, to są wspomniane przez mnie sołectwa, czyli dyskusja, co rady dzielnic, co rady dzielnicowi są na temat prowadzenia sołectw w Krakowie. Drugi temat, będzie się to też rzeczywiście wiązało ze zmianami w samych dzielnicach. Są też pomysły Rady Miasta Krakowa dotyczące poprzemieszania granic. No tutaj wiem, że na pewno o 14, że 14 jest dyskusja w prawie Cieślewskiego, bo to jest mi temat znany, co do reszty zakładam, że też w innych dzielnicach są takie dyskusje. Pytanie, co o tym sądzą radni dzielnicowi? W formie uchwały stowarzyszenia będziemy mogli się wypowiedzieć. Druga rzecz, wybory do rad dzielnic. Zostały na sztywno zapisane wybory do rad dzielnic, jako powiązane z wyborami samorządowymi. No i to będzie dyskusja, czy to jest dobre, czy to powinny być wybory osobne, tak jak były w roku 2011, czy to powinny być wybory powiązane z wyborami samorządowymi, albo trzecia koncepcja pojawiła się również, żeby wybory były powiązane z wyborami prezydenta Polski, czyli żeby kadencja radzieni wynosiła 5 lat. To jest tylko jeden przykład, generalnie każdy radny będzie mógł zgłosić własną propozycję do dyskusji, jeżeli przekona połowę członków tego stowarzyszenia, wtedy zrobimy uchwałę. To ma być silny głos po prostu Rady Dzielnic w Krakowie. Do tej pory jesteśmy rozproszeni na 18 dzielnic, jesteśmy słabi, więc jest po to, żeby się zjednoczyć, pokazać swoją siłę, że radni dzielnicowi się po prostu liczą. Także zachęcam państwa do zapisywania się do tego stowarzyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Koszczak, organizacyjnie rozumiem, że te drugi panu można wypełnić i dostarczyć, czy jakiś adres mailowy? Oczywiście. Ja przepraszam, nie dopisałem swoich danych, ale generalnie... Chcieli
pan widzi ten, no to dobrze byłoby pan podał, żeby informację. Tak, to znaczy najprostszą drogą, jaką się kontaktujemy, to jest droga e-mailowa. Więc najprościej byłoby, ja przepraszam, zapomniałem, bo to co chwilę się coś dodaje, jest dodawane do tego druku. Mój adres mailowy to jest wantuch, jak moje nazwisko, @onet.pl. Więc jeżeli ktoś z państwa będzie zainteresowany, wystarczy wysłać maila na ten wantuch@onet.pl. Zachęcam też państwa, żebyście poinformowali innych radnych z innych dzielnic. Na pewno otrzymujecie kontakty z innymi radnymi, żeby oni się też łączyli. Więc wystarczy prosta deklaracja, jestem zainteresowany. Będzie spotkanie organizacyjne, prawdopodobnie pod koniec tego miesiąca, gdyż no, chciałbym w tym miesiącu odwiedzić wszystkie państwa dzielnice z pierwszą, którą odwiedzam, bo jest taki termin, ale w tym miesiącu zamierzam odwiedzić wszystkie pozostałe dzielnice. Też im zaproponować, jeśli ktoś z państwa już w tym momencie jest gotowy, zawsze może w tym momencie wypełnić, podać mi to, tą deklarację, bo później ewentualnie może się zgłosić. Oczywiście dużo radnych, bardzo dużo radnych odpowiedziało mi na zasadzie poczekam, zobaczę, może się zapiszę. Tylko, że ci, co wchodzą na samym początku, no będą takimi, że tak powiem, założycielami. Także mamy już 11 osób, także te 4 osoby, no mam nadzieję, że będą się Jak mówią, to są równi i równiejsi. Ci, co wejdą na samym początku, będą równiejsi w stosunku do tych rozwijań. I pierwsza podstawowa rzecz, którą chciałbym tutaj bardzo mocno zaznaczyć. Na pewno tutaj nie wiem, jak wyglądają podziały polityczne w Radzie. Każdy chciał zaznaczyć od razu. To jest... U nas nie ma polityki, panie okej, w każdym razie tylko się... No trzeci dzielnicy jest trochę inaczej. Ale chciałbym zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz. Jest to inicjatywa ponadpartyjna. Ze względu na to, czy ktoś jest partyjny, bezpartyjny, jakakolwiek partia, to jest ponad tym wszystkim. Dlatego tajne głosowanie na tej rzeczy kolegialne ma być wyłącznie głos Radzie. Jeśli ktoś ma do pytania, służę oczywiście teraz. Bardzo dziękuję jeszcze raz za możliwość przedstawienia. Czy ktoś chciał do pana Łukasza jakieś pytania? Powiem szczerze, czego nie ustaliliśmy. No generalnie jest akcja zbierania maili, jest stworzona specjalna baza danych i każdy może wysyłać maila do wszystkich członków. Więc co do samego spotkania, bo musimy to tak wybrać, by to nie kolidowało z pracami dzielnic. Ale myślę, że się tutaj pogadamy. Miesiąc ma 31 dni. No tak, ale 4 osoby brakuje jeszcze. Ale to jest pierwsza dzielnica, którą odwiedzamy, jest jeszcze 18. Ja myślę, że na pewno zbierzemy 15 osób. No, zachęcam państwa do dostępowania do tego stowarzyszenia. Dziękuję bardzo. Ja mam już to celowe. No, liczę, że tak. Jeżeli zbierzemy 15 osób, a jest to bardzo prawdopodobne... Proszę państwa, bardzo proszę o uwagę. No jeżeli tak, jeżeli zbierzemy 15 osób, my nikomu nie będziemy zabierać, zabraniać dostępu do tego. Każdy może rany się dziennikarzowi zapisać bez żadnej weryfikacji. Jedyna weryfikacja, jaka będzie później, to jest aktywność. Jeżeli ktoś nie będzie uczestniczył na 3 spotkaniach z rzędu, to będzie automatycznie oznaczało wniosek o automatycznie lub będzie skierowany wniosek do sądu koleżeńskiego. Więc osoby, które nie będą przychodzić, które będą olewały pracę stowarzyszenia, będą usuwane. Ale na samym początku nie ustawiamy żadnych barier. Każdy rany dziennikarz się może zapisać. 15 osób jest potrzebne, żeby stworzyć stowarzyszenie, takie normalne stowarzyszenie, bo według ustawy o stowarzyszeniach 3 osoby wystarczą do takiego stowarzyszenia uproszczonego, ale ponieważ ta inicjatywa się bardzo ciekawie rozwija, więc chcemy to zrobić jako zwykłe stowarzyszenie, czyli 15-osobowe, a później myślę, że mam taką skromną nadzieję, że docelowo to będzie powyżej 100 osób takie stowarzyszenie. Myślę, że jak już to ruszy, jak radni zobaczą, że to działa, że to ma przede wszystkim jakiś efekt, to będą się zapisywać. Ale jak wiadomo, ci, co byli na samym początku, są zawsze równiejsi w stosunku do tych, co przyjdą, jak przyjdzie wszystko po stronie. To ja mam komentarz. To mogą posprzątać. Wszyscy są równi, tak? Znaczy tak, dobrze. Drodzy państwo, że cała idea stowarzyszenia radnych dzielnicowych jak najbardziej mi się podoba i daje ona wiele możliwości, których na pewno których nie ma nikt z nas działający pojedynczo. Mnie się ta idea podoba i ja bardzo chętnie się włączę w te prace. Natomiast też z góry też powiem o kilka rzeczy, które wynikają z ustawy prawo stowarzyszeń. Mianowicie każdy członek jest równy, jeżeli jest członkiem zwyczajnym, ze względu na okres przystąpienia. Więc nawet jeżeli przystąpimy w tym niedzielniejszym, to będzie to członek to będzie jak prawa równe. To, co ma zawsze osoba, która jest członkiem założycielem, to możliwość tworzenia statutu, a więc zasad, które regulują funkcjonowanie stowarzyszenia i to jest no, rzecz, którą się robi raz. Raz się tworzy, potem oczywiście można to zmieniać, natomiast... tak, oczywiście, no tak, no ale... Kiedy jest się członkiem założycielem, jeśli nazywamy założycielskim, no to trzeba opracować te zasady i to jest ta okazja, kiedy na pewno się ma możliwość ujęcia na jego kształt. Tak? Tutaj padło kilka takich zasad, które
które mają obowiązywać. No ja to rozumiem, że traktuję jako pewne takie propozycje do naszej dyskusji, bo to czy na przykład członek będzie usuwany po... Oczywiście, to jest rzecz też, która będzie możliwa wtedy, o ile znajdzie swoje odzwierciedlenie w statucie, prawda? Jeżeli jeden członek założyciel, już jakiegoś zatem ale 14 został, to nie podchwyci, to... Zgadza się. Prawda? To też sobie trzeba jasno powiedzieć, więc ja bym do tego... Ja oczywiście jak najbardziej uważam, że to jest dobry pomysł i cóż, no, to jak ten pomysł zostanie wykorzystany i czy zostanie wykorzystany, zależy już będzie od aktywności osób. No. Tak, tyle. Dziękuję bardzo Panie Witoldzie. Czy ktoś jeszcze w tej sprawie? Nie, w związku z czym dziękuję Panie Łukaszu. Ja bardzo dziękuję jeszcze. Sprawy bieżące przechodzimy do punktu oświadczenia i komunikaty. Czy ktoś chciał zabrać głos w punkcie oświadczenia i komunikaty? Nie widzę, w związku z czym przechodzimy do kolejnego punktu, to jest zamknięcie obrad sesji. Zamykam oficjalnie obrady 30 sesji Rady Dzielnic 14. Dziękuję Państwu za uwagę. Szkoda, że Pan to uczył. Tutaj to proszę. Ktoś z Państwa chce jakiś namiar, bardzo proszę.